Tym się włącza. Szanowni Państwo, mam informację, że mamy kworum, więc będziemy rozpoczynać. Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam Państwa posłów i wszystkich gości biorących udział w dzisiejszym posiedzeniu. Stwierdzam kworum. Dzisiejszy porządek przewiduje rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3515. I w związku z tym mam tutaj też listę gości. Witam pana ministra Piotra Dziadzio, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, głównego geologa kraju, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, panią Barbarę Gąsecka, radca w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pana Artura Grzegorka, analityka prawnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pana Szymona Jednacza, radcę prawnego w Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, panią Agatę Kasińską, naczelnik w Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, panią Dominikę Pietrzak, prawnika Krajowego Stowarzyszenia. Przepraszam, prowadzę komisję. Radcę prawnego, nie, przepraszam, naczelnik w Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, panią Dominikę
Pietrzak, prawnika Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Górniczo-Geologiczną, panią Joannę Potęgę, głównego specjalistę w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pana Tomasza Prosta, przepraszam, nie wiem, czy się odmienia nazwisko, eksperta w dziale regulacji Orlen S.A., pana Jakuba Ruszel, pełniącego obowiązki dyrektora działu regulacji Orlen S.A., pana Tomasza Rybę, zastępcę dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, panią Agatę Tucką-Marek, prezes Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą i pana Leszka, pan Leszek Żugała, przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, wójta Gierałtowic. Więcej osób na liście nie mam, ale jeżeli kogoś nie przywitałem, to witam i przepraszam, nie mam na liście więcej nazwisk. Szanowni Państwo, tak jak już mówiłem, dzisiejszy porządek przewiduje rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3515. Senat wnosi o odrzucenie ustawy i szanowni Państwo, co prawda w regulaminie nie ma konieczności przeprowadzania debaty na tym etapie już legislacyjnym, tylko stanowisko rządu i ewentualnie głosowanie, ale ponieważ pojawiły się różne i liczne głosy na temat tej ustawy, skądinąd w moim przekonaniu jest robiona jakaś akcja, która ma na celu przedstawienie tej ustawy zupełnie w innym zwierciadle, no bo tutaj mamy protesty ludzi, którzy twierdzą, że tutaj CO2 będzie zatłaczane po przyjęciu tej ustawy pod ziemię. No nic czego takiego w tej ustawie nie ma, ale ponieważ są różnego rodzaju takie głosy, nie wiadomo z czego wynikające, być może chodzi tutaj o coś innego, to ja poproszę przedstawiciela najpierw Senatu, jeżeli jest, o przedstawienie stanowiska Senatu. Czy jest przedstawiciel Senatu? Jest? Nie ma. Nie ma. To w takim razie, no nie, no nie ma pani upoważnienia, nie jest pani członkiem Senatu, ale w dyskusji ja udzielę pani głosu. To w takim razie poproszę opinię przedstawiciela rządu, pana ministra i później ewentualnie, jeżeli będą państwo posłowie chcieli zabrać głos, to będę udzielał, tylko od razu mówię, że poproszę o ograniczenie wystąpień, bo mamy następną komisję, do wypowiedzi do 3 minut i tak samo, jeżeli chodzi o stronę społeczną, bo tak jak mówię, no to jest ponadstandardowe, też jedna osoba ze stowarzyszenia i 3-minutowe wystąpienia, tak żeby były konkluzje, a nie różne opowieści. Także bardzo proszę, panie ministrze, teraz o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie, szanowni państwo goście, którzy są obecni na dzisiejszej komisji. Chciałem państwu kilka słów powiedzieć na temat ustawy. Ustawa nie tylko wprowadza szereg rozwiązań, które z punktu widzenia potrzeb dzisiejszego rozwoju przemysłu są konieczne, ale również porządkuje szereg spraw w zakresie koncesjonowania, w zakresie również realizacji bieżących obszarów, chociażby nawet wynikających z nadzoru geologicznego, czy też w obszarze nielegalnej eksploatacji. Szanowni Państwo, pojawiły się jednak tutaj kwestie, które moim zdaniem i pana przewodniczącego również wymagają pewnych wyjaśnień. Chodzi o nierozpowszechnianą informację wśród nie tylko parlamentarzystów, ale również społecznie, że ustawa dopuszcza składowanie czy też magazynowanie spalin pod ziemią. To jest nieprawdą. Szanowni Państwo, nieprawdą jest dlatego, że ustawa dopuszcza, rozszerza tylko możliwość składowania dwutlenku węgla w górotworze w sposób bezpieczny, w sposób
całkowicie, że tak powiem, kontrolowany i ta kwestia zatłaczania dwutlenku węgla, składowania dwutlenku węgla pod ziemią, to nie jest tylko wymóg dyrektywy unijnej i Rady Europejskiej 2009/31 WE, ale również wynika z tego, że na tą chwilę prace komisji nad aktem, który się nazywa Net Zero Industry, zakłada składowanie dwutlenku węgla, będzie nakładał składowanie dwutlenku węgla w górotworze do 2030 roku. W związku z tym my dajemy możliwość przedsiębiorcy w określonych warunkach możliwość składowania tego dwutlenku węgla. Natomiast składowanie dwutlenku węgla w Polsce jest dozwolone od 2013 roku, natomiast nie było regulacji, które by w tym zakresie określały warunki, w jakich należy to zrobić. Szanowni Państwo, dwutlenek węgla to nie tylko gaz cieplarniany, to surowiec. To surowiec, z którego możemy skorzystać docelowo i jego składowanie czy magazynowanie pod ziemią w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach daje nam możliwość budowania odporności gospodarki na różne zjawiska, chociażby nawet wynikające z dekarbonizacji gospodarki. To jest jeden obszar. Natomiast drugi obszar to jest obszar wykorzystywania dwutlenku węgla do celów produkcji paliw syntetycznych docelowo, czyli mamy możliwość korzystania z tego surowca, z który zgromadzimy dzisiaj jako gazu cieplarnianego, a później z możliwość na podstawie dostępności do takiego magazynu podziemnego. To jest mniej więcej bardzo podobne jak magazyn gazu ziemnego dzisiaj. Bardzo podobne. Takie magazyny gazu ziemnego mamy, zatłaczamy. Państwo wiecie, to jest bezpieczeństwo energetyczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Ten magazyn gazu napełniamy w okresie letnim, a w okresie zimowym jest to takie źródło, które wykorzystujemy później dla bezpieczeństwa energetycznego. Tak samo jest z dwutlenkiem węgla. Powiem jeszcze więcej. Dwutlenek węgla pod ziemią w sposób naturalny się mineralizuje, czyli powstaje z niego tak naprawdę CaCO3, czyli węglan wapnia, czyli taki zwykły wapień, możemy sobie w ten sposób powiedzieć, i nie mamy z nim do czynienia. Poza tym warunki geologicznego składowania są ściśle określone. Określone w sposób bardzo precyzyjny. I nie, jest to czysty dwutlenek węgla. Jego strumień czystości jest określony w rozporządzeniu i nie mamy tutaj niebezpieczeństwa, żebyśmy doprowadzili do jakiegoś składowania, w cudzysłowie mówiąc, spalin. To nie są spaliny. To jest surowiec, który docelowo będziemy mogli wykorzystywać. Szanowni Państwo, dekarbonizacja gospodarki zmusza nas do tego, ażebyśmy nauczyli się optymalnie wychwytywać ten dwutlenek węgla. Te technologie na świecie są znane, bardzo mocno rozwijane w naszym kraju. Bardzo mocno pracują zespoły interdyscyplinarne w wielu zakładach, w wielu firmach, które pracują w tej chwili nad wychwytem dwutlenku węgla, nad optymalizacją i efektywnym wychwytem dwutlenku węgla. Jak wiecie Państwo, dwutlenek węgla nie tylko jest w zakładach produkcyjnych wychwytywany w tej chwili, ale również z powietrza. A żebyśmy mogli jak najwięcej wyczyścić naszej atmosfery, żeby ten gaz cieplarniany się nie dostawał do atmosfery, nie powodował zjawisk cieplarnianych. Wychwyt dwutlenku węgla spowoduje obniżenie temperatury, która nam wzrasta również i to jest też wymóg nie tylko Unii Europejskiej, ale również wszystkie kraje na świecie wysoko rozwinięte tego typu działalność prowadzą. Tego typu działalność prowadzi Kanada, Stany Zjednoczone, Norwegia na bardzo dużą skalę, Holandia w Europie, Niemcy, Francja, więc to są technologie, które są bezpieczne dla nas i nie wymagają tutaj kontrowersji, nie są kontrowersyjne. Wsparcie dla tego typu zmian, które zostały wprowadzone w prawie geologicznym i górniczym, są bardzo szeroko, te zmiany są bardzo szeroko wspierane przez nasz rodzimy przemysł, który się chce dekarbonizować, dla którego kosztowne są opłaty ETS-owe za emisję dwutlenku węgla. Obniżenie ETS-ów, niepłacenie ETS-ów
powoduje umocnienie naszej gospodarki długofalowo, bardzo długofalowo, czyli niepłacenie ETS-ów, niepłacenie za emisję dwutlenku węgla, tylko składowanie tego dwutlenku węgla w górotworze pod ziemią na głębokości 800 i niżej metrów, bo graniczną barierą składowania dwutlenku węgla jest 800 metrów. Wtedy on się zachowuje w takim stanie, że możemy, jest on w pełni kontrolowalny, nie stanowiąc żadnego zagrożenia. I tak jak powiedziałem, możemy go w każdej chwili, a w procesie geologicznego składowania on ulega również mineralizacji z czasem, więc on staje się, jeśli się z niego nie korzysta, to staje się skałą pod ziemi, w zależności też od środowiska, w jakim się znajduje. To tytułem, myślę, tego, co pan przewodniczący wspomniał, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że cały nasz polski rodzimy przemysł, hutnictwo, energetyka, cementownie wspierają bardzo mocno regulacje, które są tutaj wprowadzone w prawie geologicznym i górniczym, ale również takie duże firmy jak Orlen, który zakłada nie tylko dekarbonizację w swoim obszarze, ale również, tak jak powiedziałem, wykorzystanie dwutlenku węgla jako surowca docelowo do produkcji paliw syntetycznych. Jeśli są pytania, ja bardzo chętnie odpowiem na pytania, ale myślę, że tytułem wyjaśnienia tych kontrowersji, które były przez pana przewodniczącego podniesione na wstępie, wydaje mi się, że wyjaśniłem państwu wszystkie kwestie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł chyba pierwsza się zgłosiła. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowne panie posłanki, panowie posłowie. Ja chcę wspomnieć o kontrowersjach co do tej ustawy, które zgłosił Senat i czym uzasadnia wniosek o odrzucenie ustawy w całości, ponieważ oczywiście obniżenie emisji dwutlenku węgla jest kluczowe i nikt tego nie kwestionuje. Co do tego, czy przemysł będzie bardziej konkurencyjny jeżeli będzie składował CO2 w górotworach, czy obniżał po prostu. Tu absolutnie bym się spierała z panem ministrem, że to obniżenie właśnie zapewni przemysłowi konkurencyjność, ale nie chcę mówić o tym. Chcę zwrócić uwagę na to, co punktuje Senat. Senat punktuje to, że ustawa w sposób niedopuszczalny narusza konstytucyjne wolności właścicieli nieruchomości oraz samorządu, ponieważ właściciele nieruchomości z procesu uznania złoża geologicznego za złoże strategiczne są w ustawie wyłączeni. Stroną tego procesu jest jedynie wnioskodawca koncesji, czyli osoba żywotnie zainteresowana, żeby to złoże za złoże strategiczne uznać. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że właściciele nieruchomości położonych na tych terenach nie mogą odwołać się do sądu od takiej decyzji, nie są o tej decyzji informowani na bieżąco, tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje do momentu, kiedy ta decyzja już zapadnie i wpłynie bezpośrednio na wartość ich nieruchomości, na de facto wywłaszczenie, na spadek wartości tej nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy samorządów, ponieważ ustawa nakłada również ograniczenia na samorządy w tym zakresie i tu również Senat zwraca uwagę, że jest to niezgodne z tym, co dzisiaj zapisane jest w Kodeksie Prawa Administracyjnego, który w artykule 28 przyjmuje zasadę, że stroną jest każdy i powinien być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, czyli stroną postępowania powinni być właściciele nieruchomości. I również Senat zwraca uwagę, że obowiązki na gminę, które nakłada ustawa, na przykład artykuł 94, a ustęp 12 pozbawia gminę również wpływu na taką decyzję, z wyjątkiem wyrażenia niewiążącej opinii i to stanowi nadmierną ingerencję w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w artykule 165 Konstytucji. Również kolejne
problemy dotyczące artykułu 95a i potencjalną sprzeczność czy wątpliwości poważne co do zgodności tego rozwiązania z artykułem 21 ustępem 2 Konstytucji. Także to są zupełnie jeszcze inne kwestie, kwestie prawa własności, naruszenia prawa własności i naruszenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, które podnosi Senat, że ta ustawa jest bardzo problematyczna w tych kwestiach również. Bardzo dziękuję. To, czy pan minister chciałby odpowiedzieć? No ale to będą jeszcze pytania, jeżeli pan minister chciałby. Powiem w ten sposób, że ja absolutnie się nie zgadzam ze stanowiskiem Senatu ze względu na to, że ustawa porządkuje problem, który istnieje od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin. Szanowni Państwo, w Polsce od 40 lat, a prawnie i w rzeczywistości ochrona złóż od 22 lat występuje. I nigdy nie było tak, że to właściciel tylko jest, tylko złoże zawsze podlegało ochronie i będzie podlegało ochronie nadal, z tym, że ta ustawa ma za zadanie uporządkować tą sytuację, żeby tam, gdzie już jest zabudowa nad złożem, żeby dopuścić dalszą możliwość zabudowy, a te obszary, które dzisiaj nie są zabudowane, zachować nad złożami, które mają charakter strategiczny, zachować dla przyszłych pokoleń jako obszary, które mogą być wykorzystane z punktu widzenia eksploatacji tego surowca. Więc absolutnie to jest odwrotna interpretacja niż tą, którą przedstawił Senat, a intencja tej ustawy jest całkowicie inna. Intencja jest taka, żeby dopuścić w tych obszarach, które już częściowo zabudowane są nad złożami, żeby dopuścić dalszą możliwość zabudowy i wyłączyć te złoża z jej ochrony. Czyli de facto mamy taką sytuację, Szanowni Państwo, że nad złożem częściowo jest już zabudowa, złoże nie ma charakteru strategicznego i nie będzie miało charakteru strategicznego ze względu na to, że już jest zabudowane. I w związku z tym dzisiaj nie jesteśmy w stanie dopuścić możliwość dalszej zabudowy, bo istnieje nadal ochrona złoża, a w sytuacji, kiedy wyłączymy to złoże ze złóż strategicznych, będzie możliwość zabudowy i rozwoju miejscowości. Czyli intencja jest całkowicie odwrotna. Odwrotna niż to, co pani poseł przedstawiła, absolutnie. Teraz tak, zawsze w procesie gospodarczym, jakim jest udostępnienie złoża czy eksploatacja złoża, właściciel gruntu ma, gmina uzgadnia warunki eksploatacji i właściciel tego gruntu ma ostatnie zdanie, czyli dyktuje wartość ewentualnie tej nieruchomości, w obrębie której jest prowadzona działalność. Głównie tu chodzi o działalność odkrywkową. Więc mówię, intencja jest całkowicie inna niż Państwo ją interpretujecie albo spróbujecie interpretować, a to, co Senat spróbował nam tutaj przedstawić, jest całkowicie niezgodne z intencją ustawy. Bardzo proszę, pani poseł. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, szanowny panie przewodniczący, szanowni Państwo. Może zacznę najpierw od wychwytu dwutlenku węgla, bo pan minister skupił się właściwie na tym jednym temacie, aczkolwiek ta ustawa to nie jest jakby główny temat tej ustawy, ale powiedzmy, że ponieważ większość wypowiedzi dotyczyła tego, to również się do tego odniosę. Znaczy, oczywiście nie jestem przeciwko tej technologii, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że to jest rozwiązanie końca rury, czyli skupiamy się na składowaniu odpadów, czyli odpadu CO2, zamiast minimalizowaniu tego odpadu, czyli nieemitowaniu CO2. My powinniśmy skupić się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, a nie na tym, żeby wypuszczać nowe tony CO2 do atmosfery. I to nie
jest tak, jak mówi pan minister, że to jest całkowicie bezpieczna technologia i tak dalej, bo są różne badania. Oczywiście trzeba rozważyć, jakie są ryzyka, co jest mniejszym złem, natomiast to nie można tak mówić, że to jest technologia, która uzdrowi wszystko. Uzdrowi wszystko przejście na odnawialne źródła energii i to jest jakby priorytet. Druga rzecz to oczywiście sama ustawa, czyli ja rozumiem, że w uzasadnieniu projektu pan minister może podał, jakie były jego rzekome intencje, natomiast wyszło jak wyszło i fakty są takie, że ta ustawa definiuje, a właściwie nie definiuje, czym są złoża strategiczne. Te przesłanki są bardzo ogólnikowe, więc tak naprawdę można uznać za złoże strategiczne praktycznie wszystko. Fakty są również takie, że gminy nie będą pozbawione prawa do odwołania się i prawa decydowania o planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli minister podlegający, czyli główny geolog kraju podlegający Ministerstwu Klimatu i Środowiska uzna, że akurat daną gminę trzeba zablokować. No i oczywiście poszkodowani będą sami właściciele, mieszkańcy danych regionów, czyli ze względu na obniżenie ich własności nie będą mogli decydować o własnej własności. To może trwać wręcz latami, kilkadziesiąt lat może to trwać, a tak naprawdę nikt za to nie poniesie żadnej odpowiedzialności. Dodam jeszcze, że ta ustawa tak sformułowana jest po prostu korupcjogenna, bo jeżeli w państwie ma decydować tylko jeden człowiek o tym, czy dane złoże strategiczne, czy to jest złoże strategiczne, no to jest pole do nadużyć. I tutaj na koniec jeszcze podam przykład. To jest miejscowości Granice, gmina Masłowice w powiecie radomszczańskim, województwo łódzkie. Tam są złoża wapienia jurajskiego. Ludzie od lat siedzą jak na bombie, bo po prostu jest przedsiębiorstwa, których w sposób nieuczciwy chce po prostu eksploatować te zboża bez żadnych konsultacji, bez niczego. I oni się obawiają zwyczajnie, że wprowadzając takie ustawy jak te, czyli dla wybrańców, oni zostaną pozbawieni wszelkich praw. I w związku z tym mam pytanie do pana ministra, czy wapień jurajski może być uznany za złoże strategiczne i czy woda może być uznana za złoże strategiczne, bo oczywiście kopalnie spowodują, każda kopalnia powoduje obniżenie wód powierzchni i to spowoduje na przykład osuszenie pól, osuszenie rezerwatów przyrody i niemożność funkcjonowania ludzi na danym terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To w takim razie poprosimy pana ministra, dobrze, później pani poseł. Po pierwsze, woda nie jest kopaliną. To pierwsza sprawa. Wapień nie jest surowcem strategicznym, to jest drugie. To jasno jest zdefiniowane i nie ma, szanowna pani, takich tendencji, ażeby jedna osoba, tak jak pani powiedziała, decydowała o tym, co będzie złożem strategicznym. Złoże strategiczne to jest złoże, które będzie posiadało odpowiednie parametry, które spowoduje, że to złoże będzie podlegało ochronie, czyli musi mieć odpowiednią głębokość występowania, odpowiednie zasoby, duże zasoby, które z punktu widzenia interesu państwa, jeszcze raz mówię, państwa interesu będą zabezpieczone dla przyszłych pokoleń. Natomiast złoża pospolite, czy też kopaliny pospolite, czy też złoża związane z nieruchomością gruntową nie podlegają tej ustawie tak naprawdę, tylko i wyłącznie złoża, które będą miały docelowo mieć charakter strategiczny dla państwa polskiego. Nie jedna osoba, będzie to poprzedzone całą analizą, która będzie podlegała wieloaspektowej analizy, z tym również konsultacji z samorządem lokalnym w tym zakresie, ażeby jak najbardziej i jak najbardziej efektywnie wydzielić ten obszar, który będzie podlegał ochronie kopaliny, która zostanie uznana za kopalinę strategiczną. To nie jest jednoosobowa decyzja, ona będzie na pewno miała szerokie uzasadnienie
i to musi spełniać kryteria, które zostały określone również w ustawie. Ja mam takie pytanie, czy to jest decyzja administracyjna, od której też istnieje możliwość na drodze administracyjnej odwoływania się? To jest decyzja administracyjna i nie ma od niej odwołania, dlatego że to jest złoże, które będzie chronione przez długi okres czasu i musimy takie złoża chronić, bo inaczej nie będziemy mieć dostępu do złoża, więc musimy. Dzisiaj wszystkie złoża są chronione, panie przewodniczący, wszystkie. No, wszystkie nie powiedziałbym. Złoża. Ja podam tu przykład innej gminy. Tu pani poseł podawała gminę gdzieś tam u siebie. Ja mam gminę Iłża, w której na złożu, które służyło do produkcji cementu w cementowni, wybudowano wiatraki i to złoże zostało właśnie zablokowane i mieszkańcy tej gminy stracili pracę, bo cementownia przestała funkcjonować, a jednocześnie mają wiatraki tuż przy domu na tym złożu i wręcz niektórzy mieszkańcy oczekują takiej ustawy, która no, da możliwość wykorzystania strategicznych złóż, które dają miejsca pracy, a nie takiej gospodarki, bo tu gmina posiadała te grunty i gmina wpuściła tam po prostu inwestorów, którzy zabudowali właściwie trwale to złoże, które no nie może być wykorzystywane. Więc ta ustawa ma takie przesłanie, żeby właśnie chronić to, co jest bogactwem do wykorzystania, a nie likwidować. Co do własności kopalin i złóż, to i w PRL-u były własnością państwa i za czasów już po PRL-u nigdy to nie zostało zmienione. Zawsze złoża były własnością państwa i nie tylko w Polsce, tylko właściwie prawie we wszystkich krajach świata i odkąd istnieją państwa, to zawsze tego typu bogactwa państwo miało w swojej gestii. Także to nie jest coś niezwykłego. Raczej niezwykłe byłoby, gdybyśmy tutaj pozwolili na całkowitą dowolność. Ale jeszcze państwo posłowie się zgłaszali. Pani poseł, bardzo proszę, pani poseł tam się zgłaszała, później pan. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, no powiem tak, że z wtłaczaniem CO2 pod ziemię to pan minister wręcz mnie nie uspokoił, tylko właśnie zaniepokoił, dlatego że jest to jeszcze technologia bardzo nowatorska, mało sprawdzona. Ja tutaj na poprzedniej komisji chwaliłam tutaj pana ministra, bo sama uczestniczyłam jako starosta w wywłaszczaniu odkrywek. Natomiast wtedy przeprowadzano próby wtłaczania CO2 w okolicach Kutna, które całkowicie się nie powiodły. Więc takie zapewnienia pana ministra, że podziemie coś tłoczymy i to na pewno będzie w tym miejscu, gdzie ja na przykład mieszkam na Jurze Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej i te górotwory wapienne są naprawdę połączone różnymi jaskiniami na tym i uspokoić mieszkańców, że wtłoczone w jedno miejsce nie przejdzie pod ziemią w inne miejsce i nie, że tak powiem, nie wywali, tak jak pod Kutnem, gdzieś zupełnie w nieprzewidywalnym miejscu. Co innego składowanie gazów w zamkniętych zbiornikach w określonej technologii, sprawdzonej na całym świecie, a co innego wpompowywanie tego pod ziemię zupełnie, chyba że pan minister ma kompletną mapę wszystkich, że tak powiem, dziur i górotworów pod ziemią. Ale jeszcze powiem tak, w całej Polsce są te nielegalne śmietniska, śmieci nie wiadomo skąd. Nie potrafimy jako państwo przez tyle lat, bo to nie dotyczy tylko ostatniego okresu, ale wielu lat, jakoś nad tym sprawować nadzoru. Z tego, co czytam w dyrektywie CCS, że nie będziemy mogli odmówić innym państwom, jeżeli zgodzimy się na wtłaczanie pod ziemią, wtłaczania też na naszym terytorium, czyli obcemu kapitałowi. I jeżeli my mamy tak nieskuteczny system jednak ochrony środowiska w tej chwili,
to zupełnie nie czuję się uspokojona, że będziemy panować nad wtłaczaniem gazu pod ziemię i że to nie będzie dotyczyło mieszkańców i że to będzie zupełnie bezpieczne. Ja to mówię dlatego, że mieszkam na takim terenie, gdzie jest duże wyrobisko wapienia. Jest tam właściciel, no firma niemiecka, która wykupiła przed laty cementownię, ale nie produkcja cementu jest głównym źródłem dochodu, tylko spalanie no niemieckich czy zachodnich śmieci, czy polskich śmieci w tej cementowni. I teraz jeszcze pozwolenie na wtłaczanie pod ziemię gazu, gdzie to uniemożliwi, na przykład poszukiwanie gazu ziemnego, wód geotermalnych i innych surowców, powoduje, że wyłączamy część kraju spod działalności geologicznej. I dlatego też ubolewam, że wtłoczono to CO2 do tej ustawy i że tu jest takie pomieszanie z poplątaniem w tej ustawie różnych tematów. Natomiast naprawdę, jeżeli mi pan powie, że to jest na 100% sprawa bezpieczna, bo ja z praktyki wiem, że te próby się wtedy nie udały. Dziękuję bardzo. Szanowna pani poseł, gwarantuję pani w 100%, są tutaj przedstawiciele branży, że jest to sprawdzona technologia stosowana na świecie, na szeroką skalę w tej chwili, Stany Zjednoczone, Kanada i teraz tak, w Europie również. I teraz powiem tak, nie wszystkie obszary w naszym kraju nadają się i będą w ogóle rozpatrywane w kontekście podziemnego składowania dwutlenku węgla. Po pierwsze, dzisiaj możemy składować dwutlenek węgla, który również jest pewnym surowcem wspierającym eksploatację węglowodorów. W pierwszej kolejności, czyli zatłaczając dwutlenek węgla do górotworów, w którym znajdują się złoża węglowodorów, możemy go po pierwsze magazynować, składować, po drugie zwiększać energię złożową i wydobywać więcej surowca, jakim jest ropa naftowa i gaz ziemny. Ropa naftowa i gaz ziemny, jak pani poseł wie, jest szczelnie zamknięta w złożach i nie ulega ona emisji do powierzchni w żaden sposób, bo inaczej mielibyśmy wszędzie na całym świecie ropę naftową, więc szczelne zbiorniki na dwutlenek węgla muszą spełniać odpowiednie kryteria. Nikt nie wpadnie na pomysł, żeby w warunkach krasowych, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Górnego Śląska i tak dalej składował dwutlenek węgla. Szanowni Państwo, określone warunki geologiczne muszą być spełnione. Muszą to być złoża zamknięte, szczelne, złoża solankowe, z którym będzie dwutlenek się węgla wiązał, który będzie podlegał mineralizacji docelowo. Jest to bezpieczna i technologia, za którą generalnie rzecz biorąc gwarantujemy, że ona jest bezpieczna. I proszę nie wzbudzać pani poseł dodatkowych emocji, ale ja odpowiadam. Gwarantuję, mam wiedzę w tym zakresie, znam się na tym i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, świadomością do Państwa, że jest to bezpieczna technologia, znana na świecie. Natomiast dla nas, dla naszego kraju jest o tyle istotna, że poprawi konkurencyjność naszej gospodarki, ale równocześnie będzie magazynem, z który będziemy mogli sobie wykorzystać, jeśli uznamy, że potrzebujemy ten dwutlenek węgla docelowo wykorzystywać jako surowiec. Jako surowiec do produkcji paliw syntetycznych. To jest potrzebne dla naszej gospodarki. Dziękuję bardzo. Pan poseł najpierw, później pan poseł Żuk. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Panie ministrze, no bardzo ciekawie pan mówi i może nawet będą tacy, którzy uwierzą te gwarancje stuprocentowe, ale naprawdę interesujący taki rzeczowy głos i co do samej technologii CCS, to chyba nie dzisiaj miejsce, żeby o tym rozmawiać, bo nie tego dotyczą zastrzeżenia Senatu, tylko dotyczą naruszenia konstytucyjnego prawa własności, prawa rozporządzania swoją nieruchomością i na tym powinniśmy, jeżeli już chcemy dyskutować, tą naszą uwagę skoncentrować. I w związku z tym słusznie pani przewodnicząca zauważyła, że my za 16 minut zaczynamy kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. Stanowisko Senatu jest znane. To proponuję i składam taki wniosek formalny, żebyśmy po prostu przeszli do głosowania, bo znamy jakby stanowiska stron. Wiemy, że Senat
stoi na straży tej własności i również również samorządowcy, bo znamy ich stanowisko, między innymi Związek Gmin Wiejskich przedstawił negatywne stanowisko w tej sprawie, że to narusza również prane, narusza również uprawnienia samorządów w tej sprawie, więc no, jeżeli są jeszcze faktycznie głosy strony społecznej, to może 2-3 i przejdźmy do głosowania, żebyśmy zdążyli na kolejne posiedzenie. Jak rozumiem, daje pan możliwość stronie społecznej zabrania głosu. Tak, tak, wniosek formalny państwo, dopiero po wysłuchaniu strony społecznej. Ja tu mam zgłoszenie dwóch stowarzyszeń, Krajowe Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczną, pani Agata Tucka-Marek i pan Grzegorz Płaczek, Fundacja Nowe Spektrum. Ja państwa poproszę o zabranie głosów, tylko proszę o takie wypowiedzi do 3 minut. I no jeszcze pan poseł Żuk się zgłaszał, to jeszcze przed tym pana posła, ale też poproszę o krótkie wystąpienie. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowni państwo, po prostu słucham państwa wypowiedzi i zupełnie nie rozumiem i tych maili, które do mnie w setkach dotarły i państwa wypowiedzi, w czym wy dostrzegacie jakiekolwiek zagrożenia. Krótko CO2. Służące kawerny po gazie, po ropie, wspomagające również wydobycie tych surowców, tam może być zatłaczane CO2, są to kawerny, które są szczelne, nie ma szans, żeby one gdziekolwiek się ulatniały. Druga sprawa, prawo własności. Szanowni państwo, ja akurat mam doświadczenie, 24 lata byłem w samorządzie radnym wszystkich szczebli i proszę mi wierzyć, że nie ma takiego zagrożenia tam, gdzie prowadzona jest dzisiaj działalność górnicza, gdzie są złoża, które mogą być zaliczone jako strategiczne, że nie wiadomo, jakie zagrożenie dla lokalnego samorządu z tego tytułu powstaje. Nie rozumiem państwa podejścia, bo tak, złoża wszystkie są własnością państwa, a nie samorządu. Samorząd, jeżeli dzisiaj uważa, że jest też państwem, bo jest, to proszę bardzo, są pewne regulacje administracyjne, prawo odwoływania, uczestniczenia, jest, w planie zagospodarowania przestrzennego, wszystko można uregulować. Natomiast państwo dostrzegacie, że jest jakiś zamach. Dlaczego wy przyjmujecie, że nie wiem, czy ten rząd, czy inny, czy jakikolwiek, robi wszystko, żeby zrobić krzywdę swojemu narodowi, swojej społeczności. No po prostu tak nie jest. Zrozumcie, że to jest regulacja, która musi być wprowadzona, żeby sprawy były jasne. Podam prosty przykład. Złoże Legnica, złoże strategiczne. Dzisiaj na tym złożu jest zbudowana S3, droga szybkiego ruchu. I ta ustawa ponadto dopuszcza nietrwałe zabudowy, na przykład farmy wiatrowe mogą być na złożu strategicznym budowane, bo w każdej chwili, gdyby taka sytuacja istniała, można z tego zrezygnować. Nie wiem, nie rozumiem, a myślę, że życiowo jestem doświadczony, że jednak państwo szukacie dziury w całym, nie mając żadnych podstaw, żeby traktować, że jest to jakieś podejście na zamach na własność prywatną czy samorządową. Po prostu tak nie jest. Zrozumcie to w końcu. No dobrze, ale tu już żeśmy wyjaśniali, że złoża, które są w ziemi, no nie są własnością właściciela gruntu, który jest właścicielem powierzchni, a złoża są złożami państwa. Jeszcze bardzo krótko, pan przedstawiciel Orlenu i państwo ze stowarzyszeń i przejdziemy do głosowania. Halo, dzień dobry państwu. Jakub Ruszel, jestem dyrektorem obszaru regulacji w Orlen S.A. Bardzo krótko i syntetycznie, rozumiejąc wszystkie za i przeciw i państwa obawy, my jako największa firma, która po dokonanych fuzjach zajmujemy się szeroko rozumianą działalnością geologiczną i górniczą w obszarze węglowodorów, mówimy o ropie naftowej, a przede wszystkim gazie ziemnym, możemy państwa zapewnić, że regulacje, które są realizowane w Polsce i które teraz ten projekt de facto modyfikuje, rozszerza i dostosowuje do oczekiwań gospodarczych przedsiębiorców, wychodzą naprzeciw polskiej
gospodarce. Technologia CCS, o którą Państwo tutaj zgłaszają pewne zastrzeżenia, to jest technologia znana kilkadziesiąt lat, od 30 lat skomercjalizowana. Na świecie mamy ponad 30 projektów działających, 150 jest w przygotowaniu. W Polsce, proszę mi dać dokończyć, w Polsce obecnie procedowane są dwa istotne projekty, które na pierwszym etapie w ogóle nie zakładają składowania dwutlenku węgla na terytorium Polski. Chodzi o wychwycenie, przesłanie dwutlenku węgla do portów morskich i wysłanie je tankowcami do złóż norweskich, ponieważ to Norwegowie, największy koncern państwowy Equinor na złożu, na projekcie Northern Line, przyjmuje CO2 od przedsiębiorców komercyjnych, którzy zgłaszają chęć uczestnictwa w takim konsorcjum. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówicie Państwo, że trzeba stawiać na odnawialne źródła energii. Absolutnie zgadzamy się z tym, że tam, gdzie jest to możliwe, trzeba podjąć wysiłek przejścia na zieloną energię, ale mamy strategiczne sektory gospodarcze, które muszą działać przez kolejne kilkadziesiąt lat, aby móc realizować wymagania transformacji energetycznej i sprostać oczekiwaniom. Przede wszystkim gigantycznym kosztom związanym z emisjami CO2. Wtłoczenie bezpieczne technologie wychwytu i składowania CO2 są jedną z nielicznych rozwiązań dla takich branż. Mówicie Państwo o CO2 jako o odpadzie. To jest jeden punkt widzenia. Super doczyszczony, bo nie mówimy o spalinach, tylko o super doczyszczonym dwutlenku węgla, który w przeciwieństwie do gazu ziemnego czy ropy naftowej nie jest produktem palnym, a jest także towarem. Towarem, który może być używany i jest używany w przemyśle spożywczym, w przemyśle budowlanym, czy też w ramach transformacji, w którym kierunku zmierza Orlen, docelowo do produkcji paliw, niskoemisyjnych paliw lub zeroemisyjnych paliw syntetycznych. Dziękuję bardzo. 3 minuty. Minęły. Bardzo proszę, pani Agata Tucka-Marek. Dzień dobry, Krajowe Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą. Ubolewamy nad tym, że w projekcie tej ustawy zostało wskazane, że nasze stowarzyszenie było podmiotem, z którym miały być prowadzone konsultacje społeczne. Jednak nikt z nami takich konsultacji nie prowadził. Projekt ustawy nie został nawet stowarzyszeniu przesłany i nie mogliśmy wyrazić swojego stanowiska. Ubolewamy nad tym, dlatego że gdyby nasze zdanie zostało wysłuchane na etapie procedowania tej ustawy, moglibyśmy wprowadzić zmiany i ta ustawa może brzmiałaby w taki sposób, że bylibyśmy w stanie ją zaakceptować. Natomiast na tym etapie zdecydowanie sprzeciwiamy się uchwaleniu tej ustawy w takim kształcie, w jakim jest, i popieramy uchwałę Senatu. Pan minister tutaj odnosi się do tego, że przede wszystkim dotyczy to wydobycia surowców metodą odkrywkową. Natomiast to nie wynika bezpośrednio z tej ustawy i złoże strategiczne może zostać uznane jakiekolwiek złoże. I proszę nie kiwać głową, bo tego nie ma wpisanego w ustawie. Podobnie ma się rzecz z kwestią dotyczącą istniejących już zabudowań nieruchomości. Również to nie wynika z ustawy, aby zabudowane nieruchomości nie miały być zostać objęte takimi decyzjami. Natomiast najistotniejszą kwestią, którą z naszej strony budzi sprzeciw, jest przede wszystkim fakt, że przyjęcie projektowanej nowelizacji spowoduje brak jakiejkolwiek możliwości obrony swoich praw przez właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane będą złoża, które mogą zostać uznane za strategiczne, i to w bardzo dowolny sposób, co stanowi jaskrawy przejaw prymatu ochrony praw zakładów górniczych, celu publicznego nad prawami zwykłych obywateli. Nie dość, że właściciele nieruchomości nie będą stroną postępowań w sprawie wydania decyzji, gdyż będzie tylko jedna strona, wnioskodawca takiej decyzji, więc nie będą mogli brać czynnego udziału w postępowaniu, nie będą mogli się odwołać od tej decyzji i wreszcie zostaną zaskoczeni de facto tą decyzją, którą na koniec będzie im pozostawało tylko ją zaakceptować, nawet nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń. Zostaną z właścicielami nieruchomości, która będzie miała brak możliwości jakiejkolwiek zabudowy i de facto doznają straty finansowej, która w żaden sposób nie zostanie jej zrekompensowana. Rozumiemy konieczność uporządkowania pewnych spraw związanych z zabudowaniem działek, na których znajdują się złoża, i od wielu lat apelujemy o rozsądne w tym zakresie tutaj uregulowania, natomiast nie w taki sposób, w jaki zostało zapisane to w tej ustawie. Z naszej perspektywy ta ustawa rażąco pogwałca prawa właścicieli nieruchomości, prawo własności, prawo do czynnego udziału
udział w postępowaniu, które będzie dotyczyło bezpośrednio praw właścicieli nieruchomości, ale również sprzeciwiamy się tej ustawie ze względu na status gmin, których dotyczyć będzie ta ustawa, a mianowicie w sytuacji, w której będzie konieczność wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego. Gminy również nie będą stroną tego postępowania, nie będą w żaden sposób mogły odnieść się do wydanej decyzji. Dlatego my sprzeciwiamy się temu rządowemu projektowi, mając na uwadze przede wszystkim słuszny interes obywateli, który mam wrażenie, że tutaj całkowicie został pominięty i sprowadzony do konieczności odwoływania się do dbałości o dobro nas wszystkich, a zapominamy, że wszyscy to jesteśmy przede wszystkim my, obywatele. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Płaczek, bardzo proszę. Panie posłanki, panowie posłowie, mam serdeczną prośbę, gdybyśmy mogli chociaż na minutę ograniczyć wewnętrzne rozmowy, będzie mi łatwiej również przedstawić głos ze Śląska, bo zakładam, że spotkaliśmy się po to, żeby debatować i rozmawiać i słuchać siebie wzajemnie, a nie żeby tylko ktoś coś powiedział, co chce powiedzieć. Mając na uwadze, że Senat wnioskuje o odrzucenie ustawy, mając również na uwadze wiele głosów sprzeciwu, które dotarły ostatnio do Śląskiej Fundacji, którą reprezentuję, chciałbym przekazać również głos sprzeciwu wobec drukowi 3515. Ten głos sprzeciwu niech dzisiaj popłynie do Państwa, do Warszawy ze Śląska. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim jest mowa o procedurze uznawania złóż za strategiczne. Definicja złóża strategicznego jest całkowicie nieprecyzyjna i otwarta. Panie ministrze, zapisy w ustawie nie są pojęciami prawnymi. Zgodnie z ustawą złoża strategiczne to złoża, które mają podstawowe znaczenie dla gospodarki kraju. Koniec rzędem temu, który wie, co za tym stoi. Jako fundacja zwracamy uwagę, że zapisy ustawy nie są jasne i nie można mówić o precyzyjnej definicji złoża strategicznego. Ustawa ma wprowadzać porządek. Panie ministrze, proszę dopowiedzieć osobom, które stoją właśnie pod budynkiem z transparentami i mówią głośno nie projektowi ustawy. Jako fundacja mamy głębokie zastrzeżenia co do wyłączenia ingerencji we władztwo planistyczne gmin w kwestii uznania jakiegoś złoża za strategiczne. Zgadzam się z panią posłanką, że ustawa daje również ogromne pola do nadużyć. Wnioskujemy, panie przewodniczący, o odrzucenie projektu ustawy w całości. Dziękuję. Bardzo dziękuję i na tym wobec tego zakończyliśmy dyskusję. Ja mam, ale to już powtarzamy te same argumenty, a szanowni państwo, ja dopuściłem dyskusję w ogóle zupełnie ponadstandardowo przy tego rodzaju procedurze. Nie, w ogóle mogliśmy tylko przejść do jednego głosowania. Rozmawiamy już godzinę nad sprawozdaniem, gdzie jest jeden tylko punkt, a debata już odbyła się i pierwsze i drugie czytanie. Był zgłoszony wniosek o zamknięcie debaty i przejście do głosowania i ja ogłaszam w tej chwili głosowanie. Bardzo proszę, no to był złożony wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowań. Ja ten wniosek realizuję. Bardzo proszę, kto jest za wnioskiem Senatu o odrzucenie... Tak, panie przewodniczący, mój wniosek formalny mówił po wysłuchaniu strony społecznej, tak było. To już strona społeczna się... Przepraszam, panie przewodniczący, czy może pan powtórzyć, co teraz głosujemy? Jest za wnioskiem Senatu o odrzucenie ustawy. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Czy wszyscy już oddali głos? Wszyscy. No bardzo proszę o podanie wyniku. Za 25, przeciw 13 i 23. Ale szanowni państwo, ale to jest tylko opinia komisji, to nie jest odrzucenie. To nie jest odrzucenie ustaw. Więc nie ma się co cieszyć, decyzję i tak podejmie parlament. Panie przewodniczący, ja zgłaszam koleżankę Urszulę Zielińską. Panią poseł Annę Paluch zgłaszam. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dobrze, bardzo proszę. No to mamy dwie kandydatury i będziemy głosować za dwiema kandydatkami. Głosujemy
Pierwsza zgłoszona była pani Anna Paluch i bardzo proszę, kto z pań i panów posłów jest za powierzeniem sprawozdania pani poseł Annie Paluch. Proszę o naciśnięcie guziczka za i podniesienie ręki. No i zawsze coś będzie. No, tak czy tak, to jakoś ogarniemy. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? No i proszę bardzo o podanie wyniku. Skąd oni ich wzięli, Kuźwa? Za 28, przeciw 22. 28, 22. No to jest większość, szanowni państwo, oczywiście. Głosowanie nad kandydaturą pani poseł jest bezprzedmiotowe w tej sytuacji. No to jest większość. Stwierdzam, że komisja wybrała panią poseł Annę Paluch na sprawozdawcę komisji. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny wspólnych komisji aktywów i środowiska. I przypominam, że mamy kolejne posiedzenie Komisji Aktywów Państwowych bezpośrednio po zakończeniu tego posiedzenia wspólnego. Wyczerpaliśmy porządek dzienny. Zamykam posiedzenie wspólnych komisji. Dziękuję państwu bardzo. Tam jest warunek, trzeba uważać, jak za drugim razem trzeba spieprzyć.